Cześć moi drodzy, jest sobota, gdzieś tak po 9:00. No to chyba pora wstać i zabieramy się za robienie jakiejś kapusi. No dobra, słuchajcie, kawa już dawno wypita, ja w międzyczasie trochę ogarnęłam mieszkanie, szczególnie kuchnię, przygotowałam też dla mamy kwiaty na cmentarz. Słuchajcie, no żadna ze mnie florystka, bukieciarka, ale myślę, że wyszło bardzo ładnie. Natomiast no dzisiaj nie pojadę do mamy, ponieważ prognozy mówią, że do wieczora z przerwami ma cały czas lać, no to wiecie, bez sensu, wybiorę się tam jutro. Natomiast co, słuchajcie, no w międzyczasie ja oczywiście wyjąłem prysznic, namalowałam sobie, słuchajcie, twarz. No i co, no i teraz zabieramy się na zakupy. Pojedziemy do Auchan. Widzimy się za chwilę. A słuchajcie, jeszcze zanim się wybiorę do sklepu, no to jeszcze ogarnę moją mini hodowlę kiełków, bo widzę, że to już najwyższy czas, żeby je chyba przepakować do pojemniczków, bo już chyba są gotowe. Zresztą zobaczcie sami. Wydaje mi się, że przynajmniej te rzodkiewki, jedne i drugie, jedna i druga odmiana, to już się tak naprawdę nadają do zebrania. No sami popatrzcie. Tak to wygląda. Ja sobie tutaj zostawiłam w jakichś pomidorkach takie opakowania z dziurkami pod spodem. W internecie wyczytałam, że ludzie to robią tak, że je odsączają na papierze, czy tam na ręcznikach papierowych. No i później również z takim ręcznikiem pakują do pojemniczka i takie przechowują w lodówce nawet koło tygodnia. No dobra, słuchajcie, no to ja już tutaj mam, widzicie, ręczniki przygotowane, no to wyjmujemy. Kurczę, całkiem sporo ich wyszło. Powiem Wam, że jak tak sypałam te nasionka, to myślałam, że no tak jakoś mniej mi się ich wydawało. Może jeszcze je tak trochę. Słuchajcie, może napiszcie mi w komentarzach, czy Wy też hodujecie kiełki i czy ten mój sposób, który wyczytałam z tymi pojemniczkami jest ok, czy może macie jakiś inny sposób na to, żeby je przechowywać, żeby one jak najdłużej były fajne, świeże. No dawajcie znać, słuchajcie, bo to jest moje pierwsze podejście do kiełków, więc no cóż, chętnie dowiem się jakiś rad od osób bardziej w tym doświadczonych. No dobra, słuchajcie, to tak wyglądają już poprzekładane jedne i drugie kiełki rzodkiewki. Jak widzicie, jarmuż jeszcze tutaj mi no nie zaczął jakoś specjalnie rosnąć. To teraz spróbujemy wysiać kiełki brokuła. I teraz zalewamy to letnią wodą. To sobie tym takim kranikiem powinno spokojnie teraz ściekać na piętro niżej. No i za chwilkę odstawiamy na parapet. No dobra, słuchajcie, ja już wróciłam z zakupów, z Auchan i za chwilkę pokażę Wam, co na tych zakupach dzisiaj kupiłam. No dobra, ja się wypakowałam, więc moi drodzy, jeżeli Auchan, to pozycja absolutnie obowiązkowa, to jest ta kiełbasa, już Wam ją nieraz pokazywałam, o fajnym składzie. A to dlatego, słuchajcie, że naszło mnie na żurek, dlatego będę gotować tak tradycyjny, zwykły żurek. No owszem, jest tu trochę mąki pszennej w tym zakwasie, natomiast właśnie no jest to zakwas, więc słuchajcie, raz na jakiś czas taki tradycyjny żurek raczej nam krzywdy nie zrobi. Oprócz tego, moi drodzy, śmietana 30 jogo, to jest kwaśna śmietana. Słuchajcie, co jeszcze? No włoszczyznę tutaj widzicie, ogóry kiszone, ogóry konserw, a nie, to są, nie, dobrze, to są ogóry konserwowe.
chrzan, on się przyda do tej kiełbachy, majonez kielecki, dwie cebule, moi drodzy. W końcu dorwałam boczek z firmy Goodvalley, więc słuchajcie, o czystym składzie, więc zobaczymy, jak on się będzie w smaku sprawował. Sprawdzimy to jutro na pewno podczas śniadania. Słuchajcie, jako ciekawostkę kupiłam takie, o, to się nazywa piramidka smaku, to jest taki zamiennik, powiedzmy, wegety, kostek rosołowych. O, ma, słuchajcie, taki skład. Ja wiem, że w sumie można wziąć te zioła i je, słuchajcie, pomieszać, ale myślę, że to może być taki ciekawy eksperyment. Sprawdzimy sobie proporcje, sprawdzimy, jak to smakuje. I może być taka fajna rzecz, na przykład, jak jedziecie gdzieś na wyjazd i niekoniecznie chcecie zabierać ze sobą bardzo dużo przypraw. No tak, tak w ramach testu kupiłam. Moi drodzy, a kupiłam te piramidki i włoszczyznę, a także udeczka z kurczaka, dlatego że zainspirowana babą na keto spróbuję, słuchajcie, zrobić taką domową wędlinę, czy właściwie takiego kurczaka w galarecie. Ona robiła taką wędlinę z golonki, no ja golonki nie miałam, nie dostałam w sklepie, więc spróbuję z mięsa z udek kurczaka. No tu jeszcze, słuchajcie, mamy czosnek, on się na pewno do żurku przyda. Słuchajcie, kupiłam jeszcze kalarepę, drugą miałam w domu, a kupiłam ją dlatego, że od wielu z Was słyszałam, że to jest bardzo fajny zamiennik frytek, a ja przyznaję się, że za frytkami dość mocno tęsknię. Dlatego, słuchajcie, za chwilę będziemy testować, ja Wam powiem szczerze, czy to ma w smaku cokolwiek wspólnego z frytkami, czy nie bardzo. A, no i moi drodzy, jako taką już totalną rozpustę kupiłam sobie dwa takie małe opakowania takich oto cukiereczków. One są, słuchajcie, słodzone ksylitolem. Próbowałam, są fajniutkie, więc tak na wyjątkową okazję kupiłam sobie takie oto cukierasy. No i co, to chyba wszystko. A, no jeszcze weszłam do Rossmana i tam kupiłam saszety dla mojego kota, a także kupiłam sobie winko na wieczór. No dobra, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy w Auchan, a ja zabieram się za przygotowywanie jakiegoś dobrego jedzonka. Przygotowanie dzisiejszego posiłku zaczęłam od zajęcia się tą kalarepką. Doszłam do wniosku, że te dwie, ponieważ nie jestem pewna, jak to wyjdzie, to trochę może za dużo, dlatego no, obydwie obrałam, obydwie pokroiłam, ale część, jakieś 150 gramów tylko posoliłam i schowałam do lodówki. Jakby to nie wyszło, to będę jutro kombinować jakoś z jej wykorzystaniem inaczej. Natomiast pozostałe 250 gramów, słuchajcie, przygotowałam tak, jak kiedyś przygotowywałam po prostu frytki z ziemniaków, tak? Czyli pokroiłam w słupki, posypałam ostrą papryką, słodką papryką, czosnkiem, zalałam oliwą, no i zaraz to wyląduje na blaszce do pieczenia. Teraz poczekam, aż piekarnik osiągnie odpowiednią temperaturę, no i będziemy nasze frytki piec. No dobra, nasze fryty z kalarepy są już w piekarniku, ja w międzyczasie przygotowałam sałatkę. O, tak się ona, moi drodzy, prezentuje. Słuchajcie, no tu jest rukola, płatki drożdżowe nieaktywne, warzywka, nasiona, czarnuszka, słonecznik, oczywiście zioła przyprawy, a tutaj już jest ser, który za chwilkę będziemy smażyć. Mój dzisiejszy obiad jest już gotowy. Prezentuje się tak. Co to, słuchajcie, tych frytek z kalarepy, to ja bym je przyrównała najbardziej chyba do frytek z batatów, ze słodkich ziemniaków. No słuchajcie, nie jest to złe, także pozwolicie, że dopóki to jest ciepłe, to ja lecę jeść. No dobra, słuchajcie, to ja już jestem po jedzeniu. Ta porcja, którą widzieliście, mimo że to był mój pierwszy i tak myślę jedyny posiłek dzisiaj, no poza kawą kulodporną, którą piłam rano, to i tak mnie pokonała, nie zdołałam zjeść wszystkiego, ale to nie szkodzi nic na siłę.
Słuchajcie, teraz jest godzina 18. Myślę, że to jest dobry moment, żeby Wam króciutko podsumować poprzedni tydzień, pokazać, co jadłam, co robiłam, jak to wyglądało. No to zaczynamy od piątku. W piątek w pracy wpadł jakiś twarożek z warzywami, z jakimś pomidorem, z jakąś papryką. Natomiast po pracy jechałam do kosmetyczki zrobić sobie pazury, więc żadnego obiadu już nie gotowałam, tylko wieczorem przy oglądaniu filmu sobie podjadłam. Tam jakieś kabanoski były, jakieś serki pleśniowe, jakieś sery dojrzewające. No i co? No i jakiś drink tam wpadł. W weekend to u mnie to zwykle wygląda bardzo tradycyjnie i tak było również tym razem. Czyli tak naprawdę od rana, no to wiadomo, i w sobotę, i w niedzielę jakieś jajka, jakieś warzywa, jakiś boczek. Tam jeszcze któregoś dnia wpadła sałatka caprese, czyli mozzarella, pomidor, oliwa, zioła. Natomiast słuchajcie, w sobotę w ramach ładowania węgli wpadł kawałek jakiejś pizzawy, takie na szybko, bo ja w sobotę zwykle, tak jak zresztą to będę dzisiaj robiła, zwykle montuję dla Was film, więc jakieś tam szybkie żarełko. Natomiast w niedzielę drugi posiłek to był, słuchajcie, deser, to były keto lody z, uwaga, keto czekoladą. Jak je zrobić, jaki jest przepis, to ja Wam tutaj podlinkuję. Dziękuję, bo właśnie to pokazywałam w poprzednim odcinku vloga, także serdecznie zapraszam, zaglądajcie i częstujcie się. W poniedziałek, słuchajcie, mieliśmy, okazało się, z moim chłopakiem parę rzeczy takich urzędowych do załatwienia, dlatego postanowiliśmy wziąć sobie oboje wolne. Zjedliśmy w domu śniadanie, ja tam zjadłam jakieś jajo, jakiś ser jeszcze pleśniowy, bo mi trochę go zostało, jakiś parówczok tam wpadł. A jak już załatwiliśmy wszystko to, co mieliśmy załatwić, to wzięliśmy rowery i słuchajcie, zaopatrzeni w kiełbaskę, w serek do grillowania oraz w taki przenośny, jednorazowy grill, pojechaliśmy do jednego z ludzkich parków, gdzie jest takie miejsce wyznaczone, w którym wolno grillować. No i właśnie tam zainaugurowaliśmy sobie tegoroczny sezon grillowy. Natomiast we wtorek, słuchajcie, w pracy to ja sobie zrobiłam taką sałatkę z tuńczykiem, z jajem, tam jakiś szczypiorek, jakieś przyprawy wpadły, trochę papryki, kiszony ogórek, z tego co dobrze pamiętam. Natomiast w domu przygotowałam sobie keto naleśniory na 2 dni. No i właśnie część tych naleśników zjadłam we wtorek jako drugi posiłek. W środku był twarożek z cynamonem i ze śmietanką oraz taki dżem, który Wam wcześniej już pokazywałam, słodzony ksylitolem. I tak również wyglądało w pracy moje śniadanie w środę. Wtedy również właśnie zjadłam jakby resztę tych naleśników. Natomiast po południu w środę zrobiłam sobie taki obiad składek, podsmażyłam trochę pieczarek, które jeszcze miałam, razem z kiełbaską, z cebulką i do tego zrobiłam sobie ser żółty panierowany w nieaktywnych płatkach drożdżowych i w sezamie oraz oczywiście w jajku. No i do tego dam sobie jeszcze kilka papryczek jalapeno położyłam na talerzu i takie coś z odrobiną keczupu kotlin o obniżonej zawartości cukru zjadłam. Natomiast w czwarteczek w pracy wpadła sałatka, tam wiecie, no zielenina, jakieś warzywa, jakieś nasiona, pestki, oliwa, a także do tego kanapki z keto pieczywem. Natomiast w domu zjadłam spaghetti z makaronem koniak, który wcześniej tam podsmażyłam z przyprawami, suszonymi pomidorami na oliwie, żeby nie smakował jak wędkarska żyłka. No więc właśnie powstało w ten sposób spaghetti i to był, słuchajcie, no ostatni posiłek w czwarteczek. I tak, moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Tak właśnie, moi drodzy, wyglądała moja sobota, sobota ketopolki. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja, słuchajcie, zaraz siadam już do komputera i zacznę go montować, tak żeby móc go wypuścić no albo w niedzielę, albo najpóźniej w poniedziałek. Zobaczymy, jak mi się to uda. Tak zresztą, słuchajcie, od kilku tygodni wyglądają właśnie moje weekendy, że trochę
nagrywam, trochę siadam do montażu, tak żeby w miarę na bieżąco dawać Wam znać, co u mnie, co jem, jak wygląda moja aktywność. A propos aktywności jeszcze w minionym tygodniu, no to słuchajcie, tu udało się utrzymać tę fajną tendencję, z której ja się cieszę, czyli nadal podróżuję do pracy na rowerze, więc robię tak średnio około 14 km, co tam zależy, jaką trasę wybiorę, ale około 14 km robię dziennie na rowerze. Plan jest taki, żeby w kolejnym tygodniu również tak było i jeżeli tylko pogoda pozwoli, no bo niestety ostatnio już mnie kilka razy deszcz porządnie zlał. Natomiast no, plan jest taki, żeby również w przyszłym tygodniu na tym rowerze jeździć. Co do ważenia się, słuchajcie, to tak jak już mówiłam Wam w poprzednim odcinku, ja chwilowo odkładam to moje ważenie co tygodniowe, będę się ważyła w dłuższych odstępach czasu. Tym bardziej, że na przykład w tym tygodniu jestem w takim momencie cyklu, że to moje wchodzenie na wagę, no nic miarodajnego nam nie powiem. Może mi tylko podnieść ciśnienie ewentualnie. Także słuchajcie, no ważenie będzie w jakichś dłuższych, bardziej miarodajnych po prostu odstępach. No i co? To już naprawdę teraz wszystko na dzisiaj. Ja już, słuchajcie, za chwilkę siadam do komputera. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to bardzo Was proszę o to, żebyście zostawili łapeczkę w górę. Będzie mi miło, jeżeli zechcecie zasubskrybować kanał, kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, skomentować, bo słuchajcie, no cóż, w momencie, kiedy mam z Wami kontakt, to wiem, że nie gadam tylko do siebie. Także kochani, bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce.